15 października 2023 roku. Witam Was z miejscowości Herczawa na terenie Czeskiej Republiki. Przyjechałem tu autem. Dzisiaj dzień papieski w Polsce, jak i również też mamy welunek. Ja Przytimung, ja właśnie był na tym welunku, jada prosto stamtąd, no i temu też trochę rajza jest niskorzy, bo welunek się zaczyna od 7, co prawda kończy się o 21, ale lepiej od razu iść, zrobić swoje, zagłosować i mieć spokój. No to Herczawa, dzwonią na mszę w drewnianym kościele. Sam się nie będę ciszył. No Herczawa to jest takie czeskie miejsce na końcu świata, wciśnięte między Polskę a Słowację, chociaż wtedy, kiedy ta miejscowość została włączona tutaj do Czechów, nie było Słowacji i Republiki Czeskiej, była Czechosłowacja. Wtedy to nie było takie na wschód dosunięte. No ale dzisiaj tak się akurat dzieje, no chociaż Bukowiec jest najdalej, ale Herczawa też jest festa. No a tutaj niedaleko znajduje się też Trójstyk polsko-czesko-słowacki i my tam właśnie jadymy, ale w związku z tym, że granice są ze Słowacją obstawione, co właśnie chyba widzimy z czeskiej strony, i z Polski, są patrolowane granice ze Słowacją. Tam właśnie przed nami ten wiadukt, to już jest Słowacja, tamte chałupy, to wszystko Słowacja. Zobaczymy, jak wygląda to przywrócenie kontroli granicznych właśnie na tej granicy w związku z kryzysem migracyjnym. I Czesi, i Polacy wznowili te kontrole, co zresztą my przed chwilą widzieli. Kurczę, coś i chciałem robić. Żeby mi jeszcze to nie czulnęło. I to jest też powód mojej rajzy tutaj. Powiem wam, że jest tu pieruńsko strumo. I mamy granicę słowacko-czeską, albo czesko-słowacką po prawej stronie. Czy ktoś to kontroluje? Wygląda na to, że tam ta policja była, no to jest to kontrolowane, czy jest tutaj przejazd zablokowany przez tę granicę. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku.
mówi, nawet nie wiedziałeś, że tu idzie zaparkować. To wjechałeś na Słowację w tej chwili, na krótko. Nikt mnie nie sprawdził. Ja się tu wrócę oczywiście. No, obejrzę jak to tu wygląda. Nie wiem, czy to widzicie, ale padał taki mały deszcz ze śniegiem, słuchajcie. Także nieźle się robi. No, wczoraj jeszcze ponad 20 stopni, a dzisiaj już deszcz ze śniegiem. Mam nadzieję, że to szybko przyjdzie i będzie ok. Na razie tutaj czekam pod strumami na słowacko-czeskiej granicy. Przede mną Słowacja, za drogą już ja jestem w Czechach. Patroluję granicę. I czekam, aż to przestanie. Dali Herczawa. Już my są w takim klinie herczawskim między Polską a Słowacją. No i dojeżdżamy już pomału do turystyki trzech państw. Już go nawet widzę. Sprawdzimy, czy są tam jakieś polskie wojaki, czy nie. No to są my już na miejscu zwanym Trójstyk. Sprawdzimy, co się genau dzieje na tej polsko-słowackiej granicy. Syrarnia. W tym sposobie wjechałem do Polski. No to teraz wjeżdżamy już
właściwie włażę na teren Słowacji. No i w Polski. Kaj ta kontrola? Pewnie kajś tam jest. Ale jeszcze wam pokażę. Idzie na Ujekesz, ale jego mu znaleziony. Pokażę wam samo miejsce, kaj się te granice wchodzą. Ostatnio, że tu był po ciemoku. Ten słupek właśnie. To jest trójstyk państw. Mam nadzieję, że się już wybrało. Żeby nie wytulać. Także już mamy trzy kraje zaliczone. Autem w Czechach, w Warszawie. A ja jestem w tej chwili już w Słowacji. Polska, że no teraz troszkę liznął. Nie. Kapi się, że nie przejechał granicę. Musimy całe 4 km, a w trzech krajach w ogóle. Ostatnio jak ktoś tu był po ciemoku, nie było tego tutaj widać za bardzo na moim wideo. A jest to już za dnia, więc będzie lepiej widać. A skusiło mnie to też właśnie te podobne kontrole graniczne na słowacko-polskiej granicy. Jak na razie tutaj niczego takiego nie stwierdzą, nie ma żadnych wojaków, nikogo. Więc twierdzę, że jest to picowana woda, fotomontaż. Jak na razie. No i jestem na Słowacji. W Czernym. Tam na dole jest Czerne. Fajny widok na czeską stronę też. Tutaj mamy taką wielką huśtawkę. Oczywiście, gdzieś byłoby nie skorzystać. W tym tylko na własną odpowiedzialność. No dobrze. Mobilok mi wypadł. No, ale mobilok nie jest najważniejszy. Aczkolwiek muszę po niego zrzucić, bo coś ty pierunie jeszcze. Co to się dzieje dzisiaj? Chyba te migranci mnie atakują. 29 metrów. Kesza. No nic, muszę to poprawić, bo jednak rower jest ważniejszy. No, torba już kończy swój żywot. Słuchajcie, to są jej ostatnie chwile. Niestety wszystko się rozleciało w niej. Zamki już wszystko, szlak trafiło. I bez tuż. Trzeba ją po prostu wymienić. A ja chcę chyba siedna na to. Ale nie ma wody. A czy będzie ciężko o to. Mieć mokrej życi. Nie ma tego czym wykrzyć za bardzo. Nie, będę mieć mokro życi.
Dobra, jest, to wyschnie. To się wypiera. No i się huśtniemy. Jak za bajtla, kurde. Jak się to robiło, nie? Jakby się rozhuśtać. Albo i tak. I ciul w rower. Dobra. Poszukamy tutaj. Tutaj się nie szukał. Nie szukał ani w Czechach, ani na Słowacji. Kesza. Bo kajś tu jest ukryty. I cisniemy dalej. Widzicie? Jest ukryty pod kamieniem. Trochę go tutaj musiał poszlupać, ale jest. I od razu już trafił na takiego giganta, dość dużego. Teraz co my tutaj mamy? O, są, o, jakiś rowerzysta nawet tu jest. Widzicie? Zakaz wjazdu do rowerzystów albo do aut. Dobra, zostawiamy takie pierdołki, wpisujemy się do tego oto dzienniczka. O, taki notesik jest zrobiony. Chyba będę pierwszym człowiekiem z Polski, kiedy się tu wpiszę. Holandia, no proszę. Pipek jakiś, tu Woroniczka. No. Nieźle. Widzicie? 11 sierpnia 23. Gdzieś się ktoś tam wpisywał. 16 września 23 ktoś tu był. Więc... ja się wpiszę 15.10.2023 Urba 25 Polska. I tak jak się wpisał. Bo taka jest zasada tego geocachingu. O tym się za chwilę pogodamy też, bo tutaj jeden z tych z grup rowerowych na Facebooku non stop mi coś tam zawadzą. Zalogować się, zrobić fota. I jademy dalej. Słuchajcie, granica niedaleko. I tu jakiś bus przybył. Może faktycznie wytrafię. Migrantów. Sprawdzimy, co to jest. To są Słowacy. Jest tam fajny widok na górę. A, jademy dalej. Fajna ta huśtawka tutaj jest. Swoją drogą to Słowacy też mogą przecież migrantów przeciepywać do nas. Także nie sądziłem, że dożyję takich dziwnych czasów. Byleby jeszcze nie przyszło na myśl cennikierem płotu tutaj stawiać. To by było już totalnym idiotyzmem.
Chociaż w Apshtimungu było pytanie, czy chcesz, żeby ten płot na białoruskiej granicy dalej był. I to tam koło Żyćilowo. Ale nie chcę tutaj żadnego płotu na czeskiej czy słowackiej granicy. To jest po prostu chore. Czerne na wałach. No proszę. To co tutaj widzicie, ta droga, to jest autostrada, słuchajcie. To jest autobana słowacka. Ładny widoczek. Na Czerne. Zarąbisty. Dobry, lepsza pogoda. Tam widać Zachowiec. Tam ta góra. Dobra. No, jest w Baraniu góra po polskiej stronie. Weź jakieś auto. Podejrzana sprawa, słuchajcie. To jest pieruńsko podejrzana sprawa. Czuję się jak Mr. Border tam. Czasie przerzuca imigrantów. Mamy taką tabulę, że to są małe szańce. No, takie wały, rozmaite okopy, bym powiedział, już od średniowiecza. Ja bym powiedział, że to są zwykłe krzypopy, a nie jakieś tam starożytne szańce, wały. Tam te chałupy to jest Polska. A tam? Tam są uchodźcy, tam są migranci. A tu Słowacja. My są oczywiście na Słowacji. Pojadymy na granicę do Zwardonia i do Jaworzynki. Ponoć w Jaworzynce jest granica zablokowana i nie da się przejechać. Ale my spróbujemy. Jadymy do Jaworzynki. Tam mam te chałupy, to jest Jaworzynka właśnie. No chyba wjadymy, bo ponoć się będzie dało. No ponoć się nie da właśnie wjechać. I chcąc z powrotem wjechać do Polski, albo z Wardoń, albo Trójstyk. Jedyne wyjście by było, ale myślę, że mnie wpuszczą, jeżeli oczywiście ktoś tam będzie, bo jak na razie takich informacji nie ma. Pieruna jest blokada granicy. Oczywiście jest blokada granicy. Wyjechałem przez granicę, są wojskowi. Rzeczywiście nie sprawdzali mnie nawet. Ale nie nagrywałem tego oczywiście, no bo nie wolno takich rzeczy nagrywać. Ale słuchajcie, było bardzo miło. Panowie bardzo mili. Rowerzysta przejechał, czyli możemy jeździć, słuchajcie. To jest patrol graniczny. Wojsko z karabinami. Zapytałem się, czy mogę przejechać. Nie było żadnego kłopotu. A więc rowerzyści mogą jeździć, słuchajcie. Pewnie będziemy się tu też kręcić. Jademy na Zwardoń, słuchajcie. Ja, ostatnio moja rajza tutaj była i ojechał tamtędy, na Jaworzynka. Także tam to było, a teraz pojadę
Sumia z Wardonia, ale odwrotną drogą. Jestem w Polsce. No, no słuchajcie, taka sytuacja. Rzeczywiście autem się nie da przejechać przez granicę tutaj. Rowerem można, piechty można przeleć, także nie ma źle, możemy robić rajzy. Ale rzeczywiście jest granica zablokowana. Ale że nawet nie chcieli dokumentów, powie. Ale chopy se tam siedziały, fojera się poliła. Słuchajcie, z 10 ich tam chyba było. Siedziały, kiełbasa się piekła, co jagodą kiełbasa, wóz. A ja im tam zrobił larwą, ale puścili. Zapytałem się, można przejechać? Można. Także fajna sytuacja z pogranicznikami. A tu mamy jakiś urbex, ale to wygląda na to, że to jest w remoncie. Ja to pokazywał ostatnio. Gołe ściany, nawet tynku w środku nie ma nic. Kurde, to tak stoi. Basen, solarium, sauna. Każdy obiekt chroniony, no ale... Kurde, można wleźć. Ja pierdzielę. Szkoda, no. Przy tej kaplicy, że było ostatnio. Widzicie? No dzisiaj też jest dzień papieski. Rowerzyści pojechali na Leskowiec. No i z racji tego, że nie mogłeś tak czas rano jechać, no to wybrałeś się tutaj. Jutro jest ginał 45 lat, jak Karol Wojtyła został papieżem. Tutaj podjeżdżą do muzeum. Tam kajś będzie kesz w Istebnej, czy w Kajtu w Koniakowie. Już nie jadę tą drogą na Zwardoń, ale pojadę do Zwardonia oczywiście. Jeszcze tam sprawdzić, jak to tam wygląda. Z tego co wiadomo, to też jest patrol i też jest ciekawie. Tak, no to tam widzicie Baranią Górę w oddali. Te góry, to jest Stożek, pasmo Stożka. A tam w oddali Beskid Morawsko-Śląski, a mnie tutaj auto jedzie. Jest Beskid Morawsko-Śląski, jest Iły Sochora w oddali. No cóż, no, trochę się tu pobydę. A widzicie co mam? Jest kofola. Jest dobrze. A więc Jaworzynka. Teraz będzie Werch Czadeczka. Ale rower jest pewnie dotyczy. Wyrych Czadeczka, no to jadymy do Muzeum Świerka Istebniańskiego. Ale ładnie tu jest. Podoba mi się. Jak to w górach. Dobrze, że nie leje. I nie sypie śniegiem, bo słuchajcie, moi zima. Także będzie ciekawie. Znalazłem kesza, ale w tym keszu zobaczcie klucze. Pytanie tylko, do czego te klucze są? Do jej chałupy? Niesamowite. No takie nietypowe znalezisko. Żeby klucze, to wygląda na to, że są do chałupy. To nie są moje klucze nawet. Nie żeby ktoś pomyślał, że z was idiotów robię. Trudno powiedzieć.
Nic, zostawię to tu. Nie uchodzi, to widać. Ze mną jacyś gravelowcy. Jeszcze tu nigdy nie jechał tą drogą. Więc trzeba spróbować. No i to dość dużo. No i co będzie tutaj tak przyjechać? Teraz przeciśniemy. Tu jest do nieba wtedy. Ja by tutaj czemu, ale nie chcę tu przyszywać, bo tu podtrzymali to rozmaite. No by to wykonane. A tu bardzo się nie zajęcie. Myślę, że to tu bliżej jeszcze. No tam mamy kończę w prawo i na jest jakość i asfaltówka. Teraz tu zajadymy. Ale to w ogóle suma. Fajne miejsce. Tam się jedzie do centrum. Jest zielony szlak, ale sam pojadę na Zwardyn. No i chyba wjadę na tą drugą, co żeś nią wcześniej wjechał. Trudno powiedzieć. Ale właśnie dostałem informację, że Mr. Borderfan ciepły film, a więc wspomniałem go. No, czuję się trochę jak on po tej granicy, co tam chodzi. Wschodniej pozdrawiam bardzo serdecznie. No, był tu też na turystyku. Teraz my mamy taką akcję jak on na wschodzie. Ja jadę na Zwardoń. Myślę jeszcze wjechać na Szechy i potem tam już dalej ku aucie. Dobra, będę was zanudzać, tylko cisnę dalej. No, kolorki się już robią, także jest fajnie w górach. Na nizinach jeszcze nie. No, jechałem wtedy po ćmoku w odwrotną stronę. Teraz jadę inaczej, ale pamiętajcie, tutaj jest takie miejsce właśnie,
jedno z nielicznych w Polsce kajmony zlewisko Morza Czarnego. Krężelka i Czadeczka, te potoki tak się nazywają. To jest zlewisko Morza Czarnego. Czadeczka w lewo się do Kysucy, Kysuca do Wagu, a Wag do Dunaju, a Dunaj do Morza Czarnego. I tak to jest. Trochę mnie zaczęło w rynce ozywać swoje sieny. Jada tak jada z tej kiempy, no i rzeczywiście trochę jest zima. Ilość kilometrów nie powalę, niecałe 20, ale naprawdę jest ciekawie przy tej granicy. Już jest ekspresówka, słuchajcie, lipko się mi udało tutaj przejechać. No teraz kaj, muszę poszukać jakiegoś kesza tutaj, bo ponoć jest. Ponoć, że są też kesze przy Bahnhofie w Zwarduniu. O. Aha, tu mamy ekspresówka. Tam jest jakiś... Tam się jakoś idzie przejechać, ale przez ekspresówka się nie da przejechać. Sprawdzę potem, kiedy ta druga idzie. Ale ten obiekt mnie tu interesuje. Jakoś i kapliczka z ołtarzem. Weźmiemy może najpierw na grum. Kapliczka z ołtarzem. Jest tu choczyk. Się to otworzyć może zawarte czy nie? Jest pozawierane, słuchajcie, a więc nie podejdziemy bliżej. Wygląda na to, że tutaj są odprawiane msze chyba, bo to jest normalny ołtarz taki jak w kościele. Nawet taka mała ambonka jest. Także spoko. Fajnie to zrobione, nie? Zadbane, wreszcie kwiatki kwitną, kurczę, wiosna. No to tutaj widzicie, w okolicy drogi jest jeden. Są jeszcze pozostałości po zębach smoka. Zapory takie przeciwczołgowe, no niestety kesza tutaj nie znalazłem. Na terminalu granicznym w Zwarduniu jeździ tutaj straż graniczna, jest kontrola. Widać po prawej stronie. Jest. Są patrole, jest policja. Też jest sklep. Materiały budowlane, supermarket, ale dość fajnie to tu wygląda, kurczę. Mogę tutaj iść na zakupy, a nie na ten szelo. Zresztą supermarket jest czynny. Nie, cina jest. Nieczynna.
dali oczywiście pokazywać, tego nie będziemy. Jest kontrola graniczna na odpiotówce, więc nie będziemy się prosić o problemy. Jest jeden żywiec. Rumuńskie tablice rejestracyjne. Tam jak widzicie, za tymi białymi budynkami mamy kontrolę graniczną. Jest straż graniczna. Zatrzymuje auta. No i proszę, jechało sobie autko i go zatrzymali. Dobra, nie podjeżdżamy tam. W każdym razie dzieje się. A tutaj co my tam mamy? Tor gokartowy. Chyba raczej jak mi oddziela. Widzicie to? Faktycznie jest tor gokartowy na przejściu granicznym dawnym. A ty proszę, rozczaskane maluchy. Chyba się mocno ścigali. Rozczaskane maluchy. Nawet dachowanie chyba było. Ja pierdolę. No to już są relikty przeszłości, maluchy. Ale większość tych aut jest tutaj rozwalonych. Nawet Polunes. Skoro tor gokardowy, to gokardy z nich zrobił. To jest chyba na pokier z Morguniu. Troszkę nam tu pryszczeć zaczęło. No, ale cóż, musimy jechać. Fezlowo. Główne natarcie deszczowe poszło teraz na Słowację, na Czapce. No ale niestety, chyba nas już to nie ominie. Jeszcze raz nie będzie jakoś ekstra długo trwać. Stare ruiny. Dziwny, tajemniczy obiekt. Ale nie zaczyna loć, kurczę. Wiecie, przed chwilą usłyszałem jakieś dziwne strzały. Z 5 takich strzałów. Faktycznie jakby ktoś strzelał, kurczę. Co się z tym brać? Jeszcze mnie zastrzelą. Nie wiem, czy ja przypadkiem już nie przeszedł na Słowację. Bo chyba ja. Więc brać się stąd, bo robi się doprawdy nieciekawie, kurczę. Deszcz leje. Nie wezmę jeszcze za migranta jakiegoś i zastrzelę. To jest niebe. Oczywiście, no musi tu być na Maraszunę. Jak żeby inaczej. Kurde, ja przeszedł przez granicę. Ale numer. Tam jest ta chałupa opuszczona, a chałupa z ruiny. Jasne, że zastrzelał. A teraz już jestem w Polsce.
Robi się trochę ciekawie, ale te strzały, jakie żech usłyszał, to doprowadzę. Wierzcie mi albo nie, trochę się zlęknął. Na dole mamy granicę kolejową, a tu mamy kościół w Zwardoniu i szlak rowerowy R1. Rzeczywiście musi być ciekawy. Mam nadzieję, że mnie nie zaszczepi. Tam jest Rachowiec przed nami. Nie wiem, czy widzicie. Wybierałem się tam na narty. W ubiegłym sezonie, ale no niestety nie doszło to do skutku. Mam nadzieję, że w sezonie, który nadchodzi, dojdzie do skutku. Dobra, jeszcze wam pokażę kolejową granicę. Pierwsze zgarnięte, a już się tam jaśni z tej strony, także spoko. Tutaj zaraz wam to pokażę. Straż graniczna jest, nie, pojechali właśnie. Kurde, strzelają tam pewnie do ludzi. Oni pojechali. Tak. Kurde, całe mokre. A więc tak wygląda polsko-słowacko granica na kolei. Tu już widać, zaczyna się słowacko sieć. Tam już dali, jak ten winkel jest, to już Słowacja. No to jest trochę sztajfa. Słowacki znak stoi na terytorium Polski. Słuchajcie, to jest dziwne. Widzicie to? Jest. Jest kontrola. Druga. Ruch jednym pasem w prawo. Wjazd do Polski. Jest kontrola graniczna. Zwardujmy to. Pytanie, czy ktoś mnie tu będzie zatrzymywał? Tak, jest policja. Jest policja, genau. No i słuchajcie, wjechałem na Słowację bez problemu. Oczywiście autem byś tutaj tego nie mógł zrobić. Chyba że ekspresówką. Ale znowu bardzo miła pogawędka, zaś tam namiot mają. Fojera była. I było super. Nie jadę już do Jaworzynki tam, żeby nie zbudzać ich tam podejrzeń. Ale bardzo miło pogawędka. No i pojechałeś do stu. Nie ma. Zawrócili go. Nie przejedziesz. To jest ta wyższość roweru teraz i piechurów nad autami. Tak jest, to jest wyższość. Przez granicę my możemy wszędzie jeździć, a oni nie. Ale teraz dowalili kierowców mniej. I piesi i rowerzyści mogą przełazić przez zawrzutą granicę. A oni nie mogą przejeżdżać. Jak mnie to rajtuje. Kurde, jak. Normalnie. Dowalili im nieźle. No, słuchajcie. To już jest chyba czerne.
Tu skalite jeszcze. Skalite, tak, skalite. No to tu jest ten pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Ja się tu już nie będę zatrzymywać. W każdym razie tu jest ten pomnik. Ten Denkmal po śląsku. Jest i kościół. Na moim ostatnim filmie, stąd tutaj jest to dobrze pokazane. Ale wtedy też powiedziałem, żeby tej strefy Schengen nie spieprzyć. No i na tym ostatnim filmie powiedziałem, żeby my tego swobodnego ruchu granicznego nie spieprzyli. No niestety spieprzyło się to, jak widzieliście. A to no, do rowerzystów nie jest to takie uciążliwe. Ale nie ma już tej wolności w przekraczaniu tej granicy ze Słowacją. Spieprzyło się to. Powiedziałem, nie spieprzmy tego, spieprzyło się. No i mamy pomnik papieża Jana Pawła II. Dzień papieski dzisiaj. Jutro 45. rocznica jego wyboru. Papieża. No, gdyby nie pogoda, to byłby dziś na Leskowcu i w Wadowicach pewnie też. Ale niestety nie udało się. Co nie oznacza, że to się jeszcze nie uda w tym sezonie. No to wróciłem na trójstyk. Cima. Znaczy świeci się światło. Tutaj nikt nie sprawdza. Nie ma tutaj żadnego wojoka. Także można tutaj łazić, wiele się podoba. I nikt nie będzie się czepiał, chyba że kaj są poukrywani w krokach. No słuchajcie, podjeżdżam już z trójstyku na Szczycatek do Jaworzynki. To jest ta droga, co się idzie do trójstyku. Słuchajcie, no z tym niepilnowaniem tego trójstyku to żech się pomylił. Jest tam w tej chwili straż graniczna. Stoi i obserwuje teren, także nie ma zmiłuj. Wszystko obstawili. Jest na trójstyku i straż graniczna, także pilnują całą granicę. Ale żaden mnie nie sprawdzał, żadnych dokumentów nie chcieli. Miło się gadało, miło było. Dotarłem już do auta. Była fajna rajza, mili goście na granicy. Super. Tylko że teraz już, jak widzicie, leje. Ale my już ta rajza kończymy. Wągodą, czyńcie się. I do zaś.